Taki krótki komentarz w ramach kazania do dzisiejszej Ewangelii. W tej dzisiejszej Ewangelii pojawiają się tematy, które rozwinę w czasie konferencji, kiedy będziemy się zajmować jednym z 12 uczniów Jezusa, Judaszem, temat wspólnoty, relacji, rodziny, związku i temat kobiety, miłości. W dzisiejszej Ewangelii mamy z jednej strony wspólnotę ludzi sprawiedliwych, uczonych, faryzeuszów, tych sprawiedliwych, którzy aż płoną w gorliwości, w prawości, takim patrzeniu na siebie, jak to są czyści. A ich czystość jest jeszcze bardziej widoczna wobec tej kobiety, która była sama, która uprawiała miłość, która gdzieś się w tym wszystkim pogubiła. I tak na nią patrzyli, ta wspólnota. Gigantyczny chaos ciemności. Ciemności od sprawiedliwości, ciemności od grzeszności. I w tym wszystkim jest Jezus. Jezus, który stoi i patrzy na tych sprawiedliwych, wspólnotę sprawiedliwych, na tę kobietę. Słyszy pytanie, co mają z nią zrobić. Oto panowie życia i śmierci, za którymi stoi jeszcze prawo. I wtedy Chrystus w tej całej sytuacji zachowuje się jakoś kompletnie irracjonalnie. Jakby kompletnie gdzieś przekroczył granice wszystkiego. To widać doskonale, zauważcie, w ostatnim pytaniu Jezusa. Kiedy już wszystko się skończyło, on nagle pyta, jakby się obudził, jakby powrócił do świata, a gdzie oni są? Co się stało? Nikt cię nie potępił? Tak jakby Jezus gdzieś powrócił z jakichś kompletnie innych światów, spoza światów. A co zrobił Chrystus w tej całej sytuacji, kiedy zobaczył tą naszą ludzką ciemność, tą naszą ludzką, jakiś ogromny ludzki chaos wkoło? Jezus się skłonił, dotknął ręką ziemi i dotykał tej ziemi, ale nie tak po prostu bawił się piaskiem, prochem, ale zaczął na tej ziemi pisać. A pisanie jest to nadawanie, wyrażanie jakiegoś głębokiego sensu, który jest kimś. Człowiek poprzez ruch ręki, poprzez narzędzie zapisuje jakiś sens po to, żeby zapamiętać, żeby utrwalić. Jezus, który pisze, jest jak rzeczywiście Bóg, który w chaosie ciemności dotyka ziemi i stwarza wszystkiego. Jesteśmy powołani z grudki ziemi, z prochu, każdy z nas, z jakiejś wydobyci ogromnej nicości. A Chrystus powraca do samego początku, jest jak Bóg, który stwarza wszystko na nowo, tka na nowo człowieka, serce, świat, wszystko. Wstaje i mówi tym uczonym, kto z was jest bez grzechu? Niech każdy z was wróci do swojej przeszłości. Niech każdy z was powróci do tego, co się wydarzyło, do tego, co było ciemnością was, gdzie żeście się potknęli, zrobiliście taką rzecz, że nie możecie na siebie patrząc. Chcecie o niej zapomnieć, ale macie do niej powrócić. Macie sobie przypomnieć, a przypominanie jest to przywracanie jakiejś dawnej teraźniejszości do istnienia. Macie powrócić do przeszłości. Patrzcie na tą kobietę i sobie zacznijcie przypominać. Pamiętajcie. W średniowieczu bardzo często wszyscy nauczyciele, jak stawali przed swoimi uczniami,
to uczyli swoich uczniów na początku technik zapamiętywania. Z pisaniem było ciężko, materiały były drogie. Zazwyczaj jedynie profesor posiadał księgę, a uczniowie musieli albo zapisywali na nietrwałych tabliczkach woskowych, tak było w XIII wieku, albo zapamiętywali. I wszyscy nauczyciele uczyli swoich uczniów zapamiętywania. I święty Tomasz podaje kilka takich technik. I warto sobie je tak tylko przypomnieć w kontekście tych mądrych, sprawiedliwych, czystych, którzy mają, patrząc na kobietę, powrócić do przeszłości i wydobywać z niepamięci i mają sobie przypominać, patrząc na nią. Pierwsza technika, którą będzie mówił i wspominał Tomasz, to jest masz patrzeć na konkret, obserwować szczegóły. Ci ludzie musieli patrzeć na tą kobietę i po raz pierwszy z jakiejś cudzołożnicy nagle zaczął wydobywać się człowiek. Kobieta, która miała rysy twarzy, oczy, usta, włosy, oczy pewnie zapłakane, przestraszone. Nagle zobaczyli, że to jest żywy człowiek. Spojrzeli na ręce jej, ale spojrzeli też pewnie na swoje ręce od razu, które były gdzieś zaciśnięte na kamieniach. Patrzą i obserwują i widzą wreszcie po raz pierwszy człowieka. Bóg, który o nas cały czas pamięta, On zna każdą naszą rysę, każdą nasze ręce, nasze historie i On o nas pamięta, bo zna każdego z nas z wszystkim ranami i tym wszystkim, co jest na naszych twarzach wyryte i w nas. I On o nas pamięta. I oni zobaczyli kobietę, konkret. I Tomasz powie, jak zapamiętujecie, zapamiętujcie rzeczy charakterystyczne. Musicie je dojrzeć. Jak się poznajecie nawzajem, patrzcie na to, co jest wyjątkowego tej drugiej osobie. Macie dojrzeć człowieka w jego wyjątkowości. Druga technika to jest, macie wejść bardzo głęboko w przedmiot, który chcecie zapamiętać. Musicie się wgłębić aż do granicy tajemnicy i macie się zafascynować. Fascynacja jest zawsze tym momentem, w którym człowiek, kiedy będzie wpadać w zdumienie, on to zapamięta. My pamiętamy momenty, które nas głęboko dotknęły, zafascynowały w jakiejś tajemniczości. Tak jest również z Bogiem, który się nami fascynuje. W miłości zawsze jest fascynacja. Wczoraj ojciec Maciej mi wspomniał, że będziecie mieli tutaj kaplicę Jezusa Miłosiernego z relikwiami siostry Faustyny. I tak sobie przypomniałem taką swoją drogę do poznawania Faustyny, że no ciężko mi było czytać dzienniczek. Przez bardzo wiele lat nie byłem w stanie czytać dzienniczka. Nie rozumiałem tego. Też nie pojmowałem, jaka jest relacja między Faustyną a Jezusem. Zacząłem sobie się zastanawiać, czy no Faustyna ewidentnie kochała Jezusa, ale czy Jezus też kochał Faustynę, tak po prostu. Czy to była taka jednostronna relacja. Aż do momentu, kiedy odkryłem w tym dzienniczku numer 252. Może ktoś z was zapamięta, 252, łatwe. Kiedy mamy opowieść, gdy Faustyna wraca z kaplicy po ślubach wieczystych, wraca sobie spokojnie, idzie korytarzem i nagle pojawia się Jezus. Ale inaczej niż zazwyczaj, ponieważ jest cały w ranach, jest w koronie, wygląda strasznie. I mówi do Faustyny, spójrz, kogoś zaślubiła. A Faustyna mówi, Panie Jezu, wyglądasz rewelacyjnie, świetnie. Wtedy Jezus zapytał, ale jak to? Dlaczego po prostu? Dlaczego tak mówisz? A Faustyna odpowiedziała, ponieważ Panie, jak Cię widzę w tym wszystkim, to ja, która jestem z prochu ziemi, mogę się czuć i kochana i mogę Cię pokochać bardziej niż gdybyś się pojawił w całym majestacie.
I w dzienniczku jest napisane, i na to Jezus nic nie odpowiedział. Zamurowało Pana Jezusa. Odpowiedź Faustyny, która fascynowała go. Ta kobieta, prosta zakonnica, ona była jakąś niezwykłą tajemnicą dla Chrystusa. On był zafascynowany nią, bo w każdej miłości jest fascynacja. I później, jak zobaczyłem w dzienniczku, nieraz Jezus po prostu rozmawia z Faustyną i widać, jak on jest zafascynowany tą kobietą, niezwykłą, niezwykłą. I trzecia technika to jest częste powracanie, frequenter meditetur, często medytuj i wspominaj rzeczy. Przez całe tysiące lat, 2000 lat chrześcijaństwa, często ojcowie duchowi mówili: człowieku, wspominaj swój grzech i to, że zostałeś ocalony. Na wschodzie modlitwą podstawową jest modlitwa Jezusowa: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Kiedy człowiek powtarza, powraca, kiedy Sylwan z góry Athos będzie mówił: często przebywaj umysłem w piekle, ale nigdy nie trać nadziei i bez rozpaczy. To jest często wspominaj, przywracaj. I ci starcy, którzy patrzyli na tą kobietę, nagle powrócili, zobaczyli kobietę, zobaczyli, jaka to jest i ja ona tajemnicą, i my jesteśmy tajemnicą, że pomimo ciemności i grzechu Bóg kocha nas w naszej nicości, ciemności i ciągle o nas myśli i ciągle o nas pamięta. I kiedy wszystko się skończyło, Chrystus nagle jakby powrócił z tego innego czasu, innej przestrzeni i mówi: gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Nikt nie skazał cię na nieistnienie, na wymazanie z pamięci? I wtedy Chrystus mówi: ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. I Chrystus, który trzyma jako Bóg tę kobietę cały czas w swoim sercu, w swojej pamięci, fascynuje się, cieszy. Bóg, który o nas nigdy nie zapomina, choćby nawet matka o nas zapomniała, Bóg o nas nigdy nie zapomniał.